ja swojego pierwszego flipa zrobiłem z małymi pieniędzmi swoimi. Bo jak ja zaczynałem, to mój pierwszy flip polegał na tym, że kupiłem mieszkanie, miałem w kieszeni raptem 30 tysięcy złotych. I taką podstawową właśnie barierą na samym początku jest to, że ludzie po prostu patrzą na brzydkie mieszkanie i nie widzą okazji. Dla mnie im jest mieszkanie brzydsze i gorsze, w gorszym stanie technicznym, to jest lepsze. Ja wyznaję taką zasadę, że im większy problem rozwiążę w nieruchomości, tym więcej zarobię. Niektórzy mogą z was powiedzieć, że to jest niemożliwe, niektórzy mogą powiedzieć, że to jest bardzo trudne. Chciałbym, żebyście nie myśleli tymi kategoriami, bo jeżeli części społeczeństwa się to udaje, to tak samo wam się to może udać. Jeżeli bierzemy się za nieruchomości, to przygotujmy się na to, że będziemy inwestować duże kwoty, ale tylko po to, żeby zarabiać duże pieniądze. Więc pytanie, jakie macie podejście? Czy chcecie zagarnąć wszystko dla siebie? Czy jednak uznajecie, że żeby robić większy przemiał, to po prostu tak, część waszego zysku pójdzie do pośrednika, czyli na sprzedaż? Rozumiecie? Ja ponad 50% wszystkich przychodów firmy oddaję moim doradcom. Tylko dzięki temu sprzedaliśmy, tak jak powiedziałem, 170 mieszkań w zeszłym kwartale. Ile najlepszy doradca może sprzedać mieszkań w kwartale? 10? 7? Więc jeżeli trzeba się dzielić, żeby pomnożyć.